Eureka. Audycja popularno-naukowa. Dobry wieczór, Katarzyna Jankowska. Rocznica stulecia niepodległości Polski jest okazją, aby wspomnieć konie, przywołać ich zasługi, pokazać rolę, jaką odgrywały nie tylko w wojsku, ale także między innymi w sporcie, rolnictwie czy transporcie. Niewątpliwie najsłynniejszym koniem II Rzeczpospolitej była kasztanka Józefa Piłsudskiego. O niej pisano, mówiono, była uwieczniona na portretach i w piosence. Jedzie, jedzie na kasztance, siebie strzelca strój, siebie strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Powiemy o kasztance, ale zaczniemy od tradycji dawniejszych, gdy koń towarzyszył w walce od najdawniejszych czasów. Gościem programu jest pan profesor Jerzy Kita, lekarz weterynarii ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, pani. Losy konia są od czasów najwcześniejszych powiązane z losem człowieka. To prawda. Jeśli sobie uzmysłowimy, to przecież bez konia człowiek niewiele mógłby zdziałać. Poza akcjami wojennymi, to przecież rolnictwo, transport, to głównie dzięki koniom właśnie, ale również i w wojsku. Jeśli chodzi o wojsko, to powiem, że przez wieki przecież ludzie oceniali potęgę militarną kraju wartością koni. Dla przykładu podam, że do 1945 roku Rzesza Niemiecka, która przecież była tak militarnie przygotowana do wojny, użyła jeszcze niemal 3 miliony koni w II wojnie światowej. No, a kawaleria była w tamtym okresie podstawowym rodzajem wojsk. Polskie tradycje kawaleryjskie sięgają początków państwa polskiego. W okresie międzywojennym polska kawaleria liczyła około 40 pułków, 27 pułków ułanów. Ileż to koni jest, prawda? Słucham? Ileż to jest koni? Ileż to jest koni, to prawda. 3 pułki sfoleżerów, 10 pułków strzelców konnych. W wojnie 1939 roku brało jeszcze udział 11 brygad kawalerii. Natomiast trzeba jeszcze powiedzieć, i uzmysłowić sobie, że właściwie kawalerzysta bez konia no, nie mógłby nic zrobić, więc ten koń był podstawą kawalerzysty. Ponadto dziś w Wojsku Polskim oczywiście nie ma już kawalerzystów, ale różne organizacje próbują ocalić od zapomnienia tradycje kawaleryjskie. I mamy obecnie Ochotniczy Szwadron Kawalerii Stowarzyszenia Szwadron Rzeczypospolitej pierwszego pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz honorowy szwadron kawalerii Rzeczypospolitej przy Polskim Klubie Kawaleryjskim w Poznaniu. Są to jednostki wojskowe składające się z ochotników. Jeśli chodzi o wyczyny wojenne, te są chyba bardziej znane, słynne walki. No nie będę ich może przypominał, natomiast mniej nieco znane są wyczyny sportowe naszych kawalerzystów, a one były niemałe. W Chipice na olimpiadach w okresie międzywojennym. Tak. Mieliśmy duże sukcesy. Zgadza się. I tak przypomnę, że w Berlinie w 1936 roku nasza drużyna wojskowa przeżyła największe rozczarowania. A dlaczego? No to jest fakt może mało znany. Mianowicie zajmowała nasza drużyna trzecie miejsce i na najtrudniejszym biegu z przeszkodami była przeszkoda z rowem z wodą. I w tym rowie z wodą, ponieważ odbywało się to w Niemczech, wykopano dodatkowy rów w tej wodzie, o którym wiedzieli tylko jeźdźcy niemieccy, polscy nie wiedzieli. No i niestety było bardzo wiele upadków tych koni, w tym także konia polskiego. To takie zdarzenie, upadek Arlekina, znane takie. Czyli
No, tak króciutko bym przypomniał może ogólnie. Natomiast piękne jest jeszcze takie wspomnienie Ryszarda Kapuścińskiego, konia stojącego na pobojowisku. I Ryszard Kapuściński pisze, że ludzi chowają szybko, konie natomiast leżą na pobojowisku w rowach z nogami podniesionymi, z kopytami podniesionymi do góry, jakby grożąc światu, dlaczego to my. Pierwszym reprezentantem tego konia kawaleryjskiego była niewątpliwie wspomniana już przez nas bohaterka audycji Kasztanka, naczelnika Józefa Piłsudskiego. Ona należała do Józefa Piłsudskiego jeszcze zanim został naczelnikiem. Tak, no więc historia Kasztanki przedstawia się następująco. Mianowicie Stanisław Maria Jankowski, historyk, publicysta, podaje, że babką Kasztanki była chłopka po prostu. Klacz kupiona od chłopa, a jej córką była chłopka druga. I to ona dopiero została matką Kasztanki. Kasztanka urodziła się prawdopodobnie w 1910 roku w folwarku Eustachego Romera w Czaplach Małych, to jest koło Poznania, jako fantazja. Natomiast klacz została podarowana przez właścicielkę tego majątku, Marię, czyli córkę hrabiego Romera, strzelcą pierwszej brygady Legionów Polskich, i trafiła na służbę do komendanta. Do Józefa Piłsudskiego trafiła w 1914 roku i wtedy zmieniono jej imię na Kasztanka. Bardziej poważne niż fantazja. Tak. No a teraz zapewne interesowałoby Państwa, jaki to był koń, bo dużo się mówi o Kasztance. No, była to klacz nieduża, około 150 cm w kłębie, maści jasno-kasztanowatej, z białą łysiną charakterystyczną i z białymi skarpetami na nogach. Fachowo nadpęciami, no ale używam słowa skarpet, bo to łatwiej jest przyjmowane. Według przekazów była nerwowa i płochliwa, ale nerwowo też reagowała na ogień artyleryjski. Dzięki przywiązaniu jednak do jeźdźca, czyli do Józefa Piłsudskiego, zachowała pewien spokój na froncie. Ale zanim doszło do tego spokoju, to podobno Józef Piłsudski miał długie rozmowy z Kasztanką podczas tych różnych bitew i ona uznawała tylko jego i jego, że tak powiem, rozkazy w pewnym sensie. No właśnie, to była bardzo wyjątkowa relacja. Tak, zgadza się. No po raz pierwszy marszałek dosiadł Kasztankę w 14 roku, na początku właśnie szlaku bojowego pierwszej brygady Legionów, a po raz ostatni w sierpniu 1927 roku. Ja przy tej okazji może wspomnę, że rok 1927 był ważny dla weterynarii, bowiem 16 października była pierwsza inauguracja przy Uniwersytecie Warszawskim Wydziału Weterynarii. A gdzie on się mieścił? Mieścił się na Smolnej i dopiero ze Smolnej potem został przeniesiony w 1900 roku na Grochów. No i w 1922 roku dopiero Kasztanka została przekazana pod opieką 7 Pułku Ułanów. No i tam stacjonowała. Natomiast jakie były jej losy? Ano takie, że Kasztanka urodziła jeszcze dwa źrebięta, mianowicie siwego ogiera o nazwie Niemen oraz klacz kasztanowatą o nazwie Mera. Nazwa ta jest na pamiątkę rzeki, która przepływa przez Żół, miejsce urodzenia marszałka. No, Kasztankę i po tej defiladzie, która miała miejsce w 1927 roku, odprowadzono Kasztankę odprowadzono do szwoleżerów, bo tu była stajnia koło parku Jazdowskiego, która stamtąd miała jechać do Mińska Mazowieckiego, do swojej stałej siedziby. Siódmy Pułk Ułanów no, bardzo sobie cenił posiadanie Kasztanki w swoich stajniach i na co z lekką zazdrością patrzyli szwoleżerowie.
pułkownik Miliak pisze, że właśnie komu jak komu, ale właśnie z Follegerem zaszczyt opieki nad Kasztanką bardziej się należał. No niestety... Ale to wtedy Kasztanka musiała jeździć do Mińska Mazowieckiego, tak, prawda? To trochę kłopot, bo mogła być w Warszawie. Tutaj u boku swojego pana. No ale wiadomo było, że pułkownik Piasecki, były dowódca pułku Ułanów, no z nabytego prawa nie zrezygnuje. Tylko szeptano między sobą i Ułani, że niepotrzebnie naraża się Kasztankę na uciążliwe podróże, skoro mogłaby wygodnie rezydować w stajniach Follegerów u boku swojego pana. I jakie były dalsze losy Kasztanki? No więc koniec marszałkowskiej Kasztanki opisuje w niewoli pułkownik Milak, Konrad Milak, który był nauczycielem akademickim na Wydziale Weterynarii w Warszawie. No bardzo, bardzo szczegółowo tę noc opisuje. Bardzo szczegółowo, tak. Może nie będziemy cytować wszystkiego. Wszystkiego, tak. Ale może tak. Pułkownik opis, w tekście znajdujemy takie zdanie. I stało się, czy około drugiej w nocy z 21 listopada na 22, telefon obudził pułkownika Milaka, który usłyszał w słuchawce, że coś się stało Kasztance w drodze powrotnej do Mińska. I dowódca prosił o pomoc. Wobec tego pułkownik Milak poprosił natychmiast o samochód, zabrał ze sobą podpułkownika Józefa Kulczyckiego, ówczesnego komendanta kadry okręgowej szpitala koni i jechali razem do Mińska. Około 5 nad ranem byli na miejscu. Wywiad z żołnierzem, który opiekował się Kasztanką, niewiele wnosi. Natomiast wstępne badanie okazało się, że cały zad Kasztanki jest znieczulony, nie reaguje. No w związku z tym wniesiono Kasztankę na wóz, zawieziono do stajni, poddano jeszcze raz szczegółowym badaniom. Okazało się, że rzeczywiście musi być uszkodzony rdzeń kręgowy. I oczywiście dzisiaj to byśmy robili rentgen jeden lub drugi, dawniej tylko to się robiło bardziej grubymi metodami i ja Państwu pokażę przy innej okazji miejsce pęknięcia kręgów lędźwiowych i podejrzewa się, że Kaszanka nagle chciała wstać, oparła się silnie o deskę na górze i w ten sposób doszło do uszkodzenia kręgosłupa. No i niestety, jak to w takim przypadku bywa, po jednym dniu czy po dwóch dniach nastąpiła śmierć Kasztanki. I Kasztanka została pochowana właśnie w Mińsku Mazowieckim. W Mińsku Mazowieckim, w miejscu stacjonowania, tak, 7. Pułku Ułanów. I tam jest kamień jest na miejscu kamień, pochówki, tak, na miejscu pochówku Kasztanki z napisem tu leży Kasztanka, klacz, tak, bojowa marszałka Piłsudskiego. I na tym kamieniu jeszcze umocowany jest odlew konia. Ale to nie jest jedyna pamiątka po Kasztance. Tak. No więc myśmy się udaliśmy się w związku z tą setną rocznicą, udaliśmy się w poszukiwaniu pamiątek. No więc oczywiście spotkaliśmy ten kamień, o którym pani redaktor przed chwilą mówiła, ale to już nie jest oryginalny kamień. Oryginalny kamień znajduje się na obrazie, który jest umieszczony w muzeum 7. Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim. Natomiast... Bo pan szeleści, bo pokazuje zdjęcia swoje właśnie z poszukiwania śladów. Tak, pokazuje zdjęcia. Tak. Ale niestety państwo ich nie zobaczą, tylko tak, szelest karki możemy usłyszeć. No więc Muzeum Ziemi Mińskiej jak najbardziej jest, no, że tak powiem, honorowym miejscem tej Kasztanki. Ponadto w tym muzeum znajduje się kilka eksponatów muzealnych, między innymi taka charakterystyczna grupa ułanów przed chatą wiejską, co można by skojarzyć, przybyli ułani pod okienką.
Najsmutniejszy chyba, proszę Państwa, był koniec kasztanki, ponieważ wypreparowaną kasztankę umieszczono w Belwederze od 1935 roku. Ona tam była do wybuchu II wojny światowej. A następnie po wojnie, po II wojnie światowej była inspekcja marszałek Rola Rzymirski miał inspekcję w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie zauważył wypchaną kasztankę, no i uznał, że nie ma potrzeby przechowywania jej w muzeum i z czasem ona zniknęła, prawdopodobnie została zniszczona. No ale mamy oczywiście obrazy, bo malował ją i Wojciech Kossak i wielu innych też malarzy, nawet współcześnie też portretuje się kasztankę. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.